Kierowca wjechał w grupę pieszych i uciekł. Zatrzymano podejrzewanego śmierci 19-latki w Szymbarku. Policja zatrzymała podejrzewanego kierowcę. Policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie dramatycznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek wielkanocny nad ranem w Szymbarku. Auto wjechało tam w grupę pieszych i odjechało z miejsca zdarzenia. Zginęła 19-latka, a 4 osoby zostały ranne. Szczegóły dramatycznych wydarzeń opisał Ekspres Skaszubski i serwis kartuzy.info. Do wypadku doszło w Szymbarku w województwie pomorskim OK. Godziny 4:00 nad ranem w poniedziałek wielkanocny. Ekspres Skaszubski podał, że w zdarzeniu uczestniczyło prawdopodobnie 6 młodych osób, które wracały z imprezy w pobliskim klubie. Nastolatkowie przemieszczali się poboczem, gdy nagle najechał na nich nieznany kierowca. W wyniku zdarzenia poważnie ranna została 19-latka. Młodej kobiety, pomimo reanimacji, nie udało się uratować. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, 4 pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. 22-latek jest w ciężkim stanie. Kierowca, który uciekł z miejsca wypadku, poruszał się ciemnym Audi A3 o początkowych numerach GKS, informowała rano oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach Aldona Domaszk. Po południu oficer przekazała, że policjanci zatrzymali na terenie powiatu kościerskiego 22-letniego mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. O zatrzymaniu podejrzanego wcześniej poinformował portal kartuzy.info.